Załoga Tomaszowskiego Automobil Klubu Tomasz Kister i Marcin Lasota uczestniczyła w łódzkim konkursie zręczności kierowców. Oczywiście liczył się czas. W swojej klasie załoga zajęła 4. miejsce, natomiast w klasie Open zwyciężyła. Pojechaliśmy tam treningowo, dawno nie jeździliśmy po placykach, no i efekty nie były jakieś tam rewelacyjne, zajęliśmy 4. miejsce w klasie 2. Z racji tego, że jednak sporo byków popełniliśmy, troszeczkę wyszedłem z wprawy zjeżdżenia po ciasnych placykach, ale wystartowaliśmy również w klasie Open, gdzie jeździły już wszystkie samochody bez podziałów na klasy i w tej klasie Open udało nam się zająć 1. miejsce na prawie 30 samochodów. Więc jednak troszeczkę pojeździłem, wjeździłem się i wróciłem do jakiejś tam formy na ciasnych placykach. Firma Praktiker ufundowała bardzo dużo ciekawych nagród. Były pokazy driftu, starych samochodów. Impreza bardzo ciekawa. Jeśli będzie następnym razem, na pewno też tam się wybierzemy. Każdy tego typu wyjazd wzbogaca nas o jakieś nowe doświadczenia. Za każdym razem jeździmy po innych placykach, po szybszych, wolniejszych, mniej lub bardziej krętych. Więc każda taka impreza, każdy taki wyjazd pomaga nam, urozmaica nasze treningi. Pozwala osiągać lepsze czasy na następnych imprezach. A już w najbliższą niedzielę kierowcy amatorzy, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności, mogą wziąć udział w cyklu konkursów zręczności kierowców jesień-zima 2013. To imprezy skierowane zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, chcących doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu i opanowaniu samochodu.